Siemanko, wędkarskie Siemanko. Świry. Dzisiaj jest ze mną młody adept wędkarstwa, Igor. Będziemy młodego uczyć trochę na metodę łapać, żeby złapał bakcyla. Już z federem sobie kombinował, teraz czas na metodę. Może za niedługo na jakieś karpie go zabierzemy. Jesteśmy na łowisku Golczewo. Łowisko dość znane z moich filmów. Chyba są stąd 3 albo 4 filmy. Także co, nie będziemy przedłużać. Bierzemy się za wędkowanie. Igor już ma 2 zestawy w wodzie. Ja jeszcze tutaj się do końca ogarniam, ale to Wam już zaraz wszystko pokażemy, na co łowimy, jak, no standardowo jak w każdym naszym filmie. Także zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do naszego nowego odcinka i trzymajcie kciuki, żeby Igor dzisiaj połapał coś fajnego. Siemaneczko! Cześć! Tak się prezentuje moje stanowisko. Igor już po pierwszym braniu, niestety puste. Walczy dalej. Pelecik morwa i kuleczka ananas u ciebie zagrała, nie? No. O, musisz sobie mocniej Igor kij docisnąć. Tak pokrótce, na co ja będę łowił? Tu są moje kuleczki. Wszystkie oczywiście od firmy Stalomax. Ja dzisiaj bardziej obstawiam na śmierdziuchy, czyli mamy Gielema, Monster Kraba, Tuńczyka, Spice'a, jedyny słodki Milk Corn, Magot Biały Robak i Czerwony Robak. Wszystko jest od Stalomaxa, Wafters 8x10. Tutaj mamy sam pelecik morwa od Stalomaxa, wymieszany z zanętą od Osmo, tej takiej Super CSL chyba, jakoś tak. Tutaj mamy pelet tuńczyk od Stalomaxa, wymieszany z peletem Aller Aqua, do tego chlebek belgijski, jak widzicie, i konopia. Wszystko zasypane zanętą Feederbaita Hot Krill. Jeden śmierdziuch, jeden słodki. Będziemy kombinować, łowić. Zobaczymy, co zagra. No, na razie u Igora zagrało słodkie. Tak. Zaczynamy wędkowanie. Pierwszy zestaw pójdzie na dalszą linię. To będzie ten zestaw na śmierdząco. I tutaj dam kulkę Gielem Małż. Kulka, która mi się sprawdza praktycznie na każdych wodach, czy to kulka karpiowa, czy kulka metodowa. U mnie ten Gielem Małż po prostu robi robotę. No ale to są 2 moje topowe kulki, Gielem Małż i Tuńczyk. To są kulki, które bynajmniej dla mnie robią jedną z najlepszych robót. Mamy pierwszy zestawik zrobiony, odciśnięty, kulka pomarańczowa. Pomarańczowy kolor często daje mi tutaj ryby. Zresztą Igor, też miałeś branie na pomarańczową kulkę, nie? Zgadza się. I kolejny zestaw. Tutaj mamy słodki miks o zapachu morwy, tak jak mówiłem. I tutaj się pokuszę, dam smak kuleczki Biały Robak. Zobaczymy. Na razie dam różową. Zobaczymy, jak to zagra. Jest tutaj sporo jesiotrów, jak już wiecie z moich filmów, więc ja wolę się dobrać do linów, karpi, karasi. Coś z tego rodzaju ryb wolałbym łowić, jak jesiotry. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Praktyka zupełnie jest inna zawsze, jak to później wychodzi. Mamy piękny różowy kolor, odcisk zrobiony. Wędka jest na bliższej linii, na słodko, tak jak mniej więcej Igor ma zarzucone. Cyk. No i proszę Państwa, czekamy na pierwszą rybę. Widzimy się przy pierwszej rybie. Siemaneczko. Mamy Igora z większą rybą. No, tu sobie... Nie. Tutaj tak zaczepów nie ma. No. O, Igor ma większą rybę. Ja tutaj postawię kamerę, albo przejdziemy w drugą stronę. O. Igor walczy z większą rybą.
filtruje tam. Wam spokojnie, my ciebie nie zjemy. Chyba. Po grzybie, więc wyskoczyła, nie? No albo jesień. Albo jesień. Jesień. Ale żem go zapiął, nie? A jaki ładny. Bo zacznij to pierwszy się od różyczu. Jest, mamy. Mamy to. Zrobisz mi zdjęcie przy kołysce, że mam, no, mamy tam i w ogóle. Chodź, idziemy tam do kołyski. Pierwszy jesiotr w życiu. Pierwszy jesiotr Igora. Taki oto bąbelek. Troszkę niżej go, Igor, przytrzymaj. O, no, żeby jak w razie spadnie. No to co, Igor, pierwszy twój jesiotr. No. Gratuluję. Dziękuję. Jest pierwsza ryba. O, właśnie tak go trzymaj. Pięknie. No to co, wypuszczamy go, żeby go nie męczyć. Chodźcie do wody. Do wody, w pierwszy jesiotr. Igor zadowolony. Bardzo. No i co? Żeby jeszcze większe rybki wpadły, nie, Igor? No tak. No, dobra. Dobra, cześć. Mamy rybkę, ale nic dużego. Branko było na morwę, pelet morwa, wafter z czerwony robak, różowy kolor, ale nie jest to nic potężnego. I co tu mamy? Ale takie małe. Mamy karasia. Zaraz pokażemy. Taki nieduży karasek. O, zobaczcie. Tak nad podbieraczkiem. Taki karasek. Mała ryba. Pierwsza się zameldowała. O, i mamy branie na od razu drugim kiju. Więc wypuszczamy karasia. Niech sobie płynie. Drugą stronę, kolego. Cyk. I widzę, że tu mamy branie od razu na drugim kiju. I drugi kij pusto. Tak to było. Mamy kolejne branie. I mamy rybę. Ale znowu nic raczej dużego. Raczej coś w podobie do tego karasia, co mieliśmy. Nie, nie piszę. Wiesz, ja dyspozuję pomocy. Kolejny taki karasek. Nieduży, myślę, że około 30 paru centymetrów. No, na razie Igor wymiata, Igor złapał jesiotra, jak widzieliście. Ja na razie odławiam karasie same. Także Igor na razie daje popalić mi. No co, Igor, co, była ryba u mnie? No była, ale niestety spadła. No ja muszę ten przypon zmienić, ten przypon coś źle zapina. Trzecia spinka. Nie było mocno. Trzeba zmienić przypon, niestety. U mnie masz branie. I mamy kolejną rybę. Ale chyba znowu karaś. Bynajmniej nic dużego.
jeszcze chyba mniejszy jak tamten. Tak. O. Taki karasek, tak wam szybko pokażę. Od razu go wypinam i wypuszczam. No jak widzieliście, wpadł taki nieduży karaś. Tak jak Igor powiedział, męczą nas karasie na razie. Igor miał jednego takiego ładnego jesiotra, no ja bardziej liczyłem na karpie. No i co? Kombinujemy dalej, muszę dorobić słodkiego towaru, bo się skończył. Właśnie się tam pelet domacza w koszyku. Zaraz zakładamy to samo. Biały robak, różowy kolor. Oczywiście Stalomax, jak zawsze. I do tego ta zanęta morwowa. I lecimy dalej. O, patrzcie, macie branie na żywo. Jest branie kolejnej ryby. Jest. Jest, mamy rybę. I tu będzie już chyba coś fajniejszego. O, na pewno nie będzie to taki mały karaś, jak tamten. Zobaczcie, jak się... O, jesiotr. To ci go podbiorę. Igor już... Czy sam chcesz podebrać? Nie, zaraz zobaczymy, nie? Igor jak coś to podbierze. Służę pomocą. A tam się karpie rzucają, widziałeś? To był karp. Taki minus, że tam nie dorzucimy. A nawet jakbyśmy dorzucili, to weźmy tam 20-kilogramowy karp, nam jeszcze żyłki braknie. Nie wiem, czy tu są takie duże karpy po 20 kg, chyba nie ma tutaj takich dużych karp. Nie wiem, tak, tak opowiedziałem, ale weźmie nam większa ryba, to jeszcze nam żyłki braknie. Może być. Coś to mogę szybko obejść. Nie, no bo on już idzie do ciebie. Widziałeś? Niżej pod garek? O, no i do góry. No i mamy w podbieraku jesiotra. Zaraz się widzimy przy prezentacji. Mamy takiego niedużego jesiotra. O, wielkości jak ten Igora, ale żwawy jeszcze, żyjący. Zobaczcie, taka rybka nieduża, około myślę 70-80 cm, jak z kilogram, jak z 2 kilo ma to max na żywe te jesiotry. Nie męczymy ryby, wypuszczamy, mamy nadzieję na jakieś karpie. No i co? I trzymajcie się. I kolejna ryba. Nagrywa się, nagrywa. Tak, no, ale coś niedużego. Mamy kolejną mniejszą rybkę. Pewnie karaś. O, idzie bardzo delikatnie. Widzicie, zwijam po prostu, jakbym zwijał koszyk. Mamy kolejnego takiego karaska. Nieduży. Wszystkie w takim samym rozmiarze mniej więcej. Jak widzieliście, kolejny taki nieduży karaś. Karaś skusił się na kulkę gielem małż. Amator smrodka, że tak powiem. Śmierdzącej kulki, śmierdzącego miksu. Muszę poprawić przypon. Kuleczka spadła. Więc... O, i coś tam się dzieje już na następnej. Z tego co tak widzę, coś tam puka. Delikatnie. Więc zarzucamy jeszcze raz zestaw w to samo miejsce. Nie odpuszczają mi karasia, ale z jednej strony dobrze, bo tych jesiotrów to mi się nie chce łowić. Już się tego nałowiłem w życiu tyle, że już mi się nie chce tego łowić. Wolę się pobawić z mniejszą rybą, a częściej. Także no, ja liczę dalej na jakiegoś karpia. Myślę, że jakiś karpiszon
prędzej czy później do nas zawita. A teraz przerzucamy zestaw. O, ręką ubity już na byle jak. Nie ma co tam się szczypać. Igor sobie używa foremki, ja nabijam z ręki. Ja byłem, znaczy nie doszedłem jeszcze do toalety. A Igor przyciął rybę u mnie na zestawie. I teraz sobie Igor trochę zakręć. I wiesz, jak będziesz czuł, że on ci za mocno bije, nie? To mu wtedy popuść hamulca. Rozpędza się. Chyba będzie ładna sztuka. Chyba wyholujesz ładną sztukę, Igor. Tylko żeby się nie spięła, jak to mówią, nie? Zamaskowany taki jesteś. Pokaż się trochę do kamery. Ale pokrzyżowałem się. No to przejdź sobie na drugą stronę. Teraz przejdź sobie z kijem, Igor. Tak, no. O. I sobie holuj dalej. A jak trzeba będzie podbierak, to ja przyniosę. Igor się nie poddaje. Walczy. O, ryba się rozpędza. Nie odpuszcza mu. Czuć po kiju, że jest coś fajnego. No i mamy Igora z kolejnym jesiotrem. O. Widzisz, po to jest właśnie mata, że jak ucieknie ryba, żeby się bezpiecznie, żeby bezpiecznie wylądowała. No to jest Igor. Co powiesz, Igor, jak hol? No, walczyła mocno. Walczyła mocno. Jechała. Ja już miałem iść do toalety, zatrzymałem się tutaj u pana pogadać. Igor zaciął, wyholował. Pełna profeska, ja tylko podebrałem. No to co, gratuluję, Igor. Dzięki. I życzę ci jeszcze większego. Od dłuższego czasu mamy takie puste brania z Igorem. Ewidentnie jakaś mała ryba po prostu pociąga za kulkę, branie energiczne, ale na końcu pusto. Posiedzimy jeszcze z 2 godzinki, mamy godzinę teraz 13 zaraz, jeszcze tak z 2 godziny posiedzimy, będziemy się pakować. Może jeszcze się uda coś złapać, miejmy nadzieję. No ciągle czekamy na tego karpia. Ja mam jednego jesiotra, Igor ma 2 jesiotry, więc nie jest źle. Ja mam jeszcze parę karasi na koncie, Igor też. Także coś się dzieje, czekamy dalej, zobaczymy co się będzie działo. I trzymajcie kciuki, żeby w końcu ten karp się zameldował, nie? No i Igor z kolejną rybą. Coś mniejszego ma, ale branie było ładne. Może karaś, lin? No, tutaj już jest ryba przy brzegu. Lin! I to jaki ładny! Lin. Czekaj, czekaj, damy podbierak. Jaki złocisty, dawaj podbierak. Mamy lina. Mamy miarkę? Weź podbierak z tamtą, z tą stronę. Gdzieś mam miarkę, to ci powiem. Na pewno twój rekord, uważaj. Jest Igor. Z życiówką lina swojego. Tak.
No, myślę, że około 40 cm będzie miał. No, porządny lin. No, ładny, jaki kolor złocisty, czerwono-oki. Co, zadowolony jesteś, Igor, no z ryby? Bardzo, no druga już życiówka na tym wyjeździe. No, no to super. Co, zaraz zmierzymy, ile twoja życiówka nowa będzie miała miarką. Tak. No i wypuszczamy rybę, nie? No. Super, gratuluję. Bardzo dziękuję. Mamy kolejne branko i mamy rybę. Coś większego. No już coś mamy lepszego. O, chyba amur. Tak mi się wydaje. Nowy gatunek się melduje. Wydawało mi się, że z wody wyskoczył amur. Budowa ciała, taki kształt amurowaty. Oczywiście przy okazji pijemy herbatkę. Bo się trochę chłodno zrobiło. Czyli jednak jesiotr, no. Myśleliśmy, że może będzie amur. I mamy rybę w podbieraczku. No i mamy kolejnego jesiotra na kulkę GLM Małsz, kolor żółty. Taki nieduży jesiotr. Myślę, że jak ma z 3 kilo, to będzie maksymalnie. Taki Pinokio się zameldował. Biorą te jesiotry dość leniwie. Mamy dużo spinek tych jesiotrów. No ale to są takie ryby właśnie. Także taki jesiotr, kulka GLM, mix z ten z tuńczykiem. No i mamy taką rybkę. O, zobaczcie. Wypuszczamy świra i lecimy dalej. Siemaneczko. No to nasza przygoda powoli dobiega końca. My się powoli pakujemy. No jak widzieliście, Igor złapał dwa ładne jesiotry, no i życiówkę lina. Zadowolony jesteś z wypadu? No bardzo jestem. Bardzo jesteś zadowolony. Fajnie było. No, jeszcze nie jeden wypad przed nami. Mam nadzieję, że złapałeś trochę bakcyla takiego na metod Federa. Oczywiście to nie pierwszy, nie ostatni nasz wyjazd razem. Mam nadzieję, że uda mi się młodego zabrać jeszcze do siebie na stawy. Tam mamy trochę więcej karpia. Nie ma jesiotra, więc sobie bardziej Igor by potrenował hol właśnie ryb karpiowatych. Dzień jak najbardziej na plus, ważne, że nad wodą, fajnie spędzony, także nie przedłużamy, zapraszamy Was do subskrypcji, zapraszamy Was do naszych innych odcinków, no i do zobaczenia nad wodą, trzymajcie się, cześć! Cześć!